I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 24 marca 2021. Mamy środę, tak? O ile dobrze pamiętam, chwila, sprawdź. Tak, jest środa, bo inaczej byśmy tutaj troszeczkę mały popaz robili. Już chciałem powiedzieć czwartek, ale nie, nie. Spokojnie, jest środa. Zobaczmy, jak sobie radzą kryptowaluty Bitcoin 54200, nie, 369 dolarów. W ostatnich 24 godzinach jeszcze jest czerwono, ale już dużo mniej to srogo wygląda jak wcześniej, bo on jest 0,5%, albo nawet 0,5% w dół. Projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest Ankr 56%, Kyvdao Token 29, Teta Network mamy 29,6%, Lisk, zobaczcie, jest, w końcu ruszył, 28,1%, także tutaj macie te, które sobie najlepiej poradziły, te, które gorzej sobie radzą, Voyager Token minus 12,9%, Tera minus 11,5%, PuntDX minus 11,5%, Jeden. Zacznijmy od no, dużej informacji, na pewno ciekawej informacji, chociaż mam małe takie pokosie niedosytu, jeżeli takie grube informacje wychodzą, bo wychodziły takie też na rynku polskim, o czym nieraz o tym mówiłem, gdzie ktoś zaczyna sponsorować grube kluby, chociaż tutaj chyba jest o krok dalej, bo FTX prawdopodobnie uzyska prawa do nazewnictwa dla Miami Heat. Arena, zobaczmy. Także zobaczcie, oni też zrobią błędy. Miami jest, nie? A tu już jest Miami. Także nie tylko Phoenix się myli, ale też proszę tutaj zajść do Crypto Briefing i powiedzieć, ej, kto wam sprawdzał to, ten temat w tym przypadku. Więc co tutaj się dowiemy? FTX najprawdopodobniej zdobędzie prawa do nazwy stadionu macierzystego z Miami Hits w ramach umowy o wartości 135 milionów dolarów po głosowaniu w piątek. Także jeżeli macie na przykład 150 milionów i fajną firmę, to może wygracie z ftx -em. Jaką firmę wygryźli? Nie jest to mała firma, bo chodzi o American Airlines, która teraz właśnie tak się nazywa. Koszykówka i kryptowaluty przecięły się ostatnio na wiele sposobów dzięki NBA i jej zespołom. Według Miami Herald, giełda kryptowalut FTX prawdopodobnie uzyska prawa do nazewnictwa areny sportowej Miami Heats. W ciągu ostatnich kilku tygodni FTX wynegocjował tą umowę no i. Będą mieli prawa do nazwy stadionu macierzystego drużyny NBA. Dzięki temu FTX zastąpi obecną markę stadionu American Airlines. 90 milionów dolarów z transakcji trafi do, można powiedzieć, budżetu Miami. No a reszta też na klub oczywiście. Więc zobaczcie, może właśnie burmistrz Miami przeznaczy to na Bitcoina. Tak? Bo mają dodatkowe 90 milionów z tej inicjatywy. Wtedy, tak jak on mówił wcześniej, część chciałby przerzucić na, na Bitcoina, chociaż FTX prawdopodobnie odniesie sukces w swojej ofercie. Komisarze Miami mówią, że mogą zatwierdzić umowę w ten piątek, a głosowanie zakończy się w ten sam dzień. Według Coinshares menadżerowie instytucjonalni posiadają rekordową wartość 57 miliardów dolarów w kryptowalutach. Według danych Coinchest napływy do produktów Grayscale nadal rosną. Bitcoin pozostaje preferowanym aktywem dla inwestorów instytucjonalnych, więc zobaczmy. Netto wpływy cyfrowe wzrosły o 99 milionów dolarów w tygodniu zakończonym 19 marca. Wpływy do Coinchest spadło 25 milionów w porównaniu z poprzednim tygodniem. Także jest zniżkowa ta powiedzmy średnia inwestycyjna, ale i tak to były no, prawie 100 milionów dolarów. Grayscale jest zdecydowanie największym na świecie zarządzającym aktywami cyfrowymi, zarządzający aktywami o wartości 44,2 miliardów dolarów, stan na 22 marca. I wiemy, że potężna ilość z tego jest w Bitcoinie. Kolejne krypto na Coinbase. Podobnie jak inne kryptowaluty notowane na Coinbase, w tym momencie mamy Ankr, CurveDAO, Token i Storch. Zyskują na popularności po ostatnim ogłoszeniu, bo no takie na przykład zyski nazywamy efektem Coinbase'a. Te altcoiny wzrosły o ponad 40% w ciągu ostatnich kilku godzin i mogą mieć więcej jeszcze miejsca na wzrost. Także tu uczymy się jednego. W momencie, kiedy widzimy i jesteśmy na tym newsie praktycznie, bo mieliśmy Fuksa albo znamy Krzysia Jerzynę ze Szczecina, no to wtedy wiemy, że faktycznie może warto wejść w te, które są dodawane na Coinbase, bo nadal ten efekt Coinbase'a trwa i w przypadku tych tokenów można było zrobić, no tutaj, właśnie 40%. W ostatnim poście na blogu Coinbase Pro ogłosił, że od 23 marca użytkownicy będą mogli przenosić Anker, DAO, token i Storch na swoje konta. Handel rozpocznie się dwa dni później, tylko wtedy, gdy warunki płynności zostaną spełnione. Jeśli się powiedzie, Coinbase Pro sprawi, że te kryptowaluty będą łatwiej dostępne dla szerszej publiczności, a po ogłoszeniu ceny Anker, DAO i Storch gwałtownie wzrosły, czyli efekt Coinbase'a, zobaczcie, zielona strzała w górę na efekcie Coinbase'a. Nadal tutaj jest w cenie i to się raczej nie zmieni. W tym tygodniu giełda kryptowalut trafia do kolekcji dzieł sztuki NFT w wielkim stylu, angażując najlepszych artystów, muzyków oraz zespół F1. Więc Cryptocom uruchamia rynek NFT w ten piątek. 26 marca artysta pop kulturowy Boss Logic będzie miał pierwszy album NFT, a wkrótce pojawią się w tym Snoop Dogg, Aston Martin Cognizant i Boy George. Giełda kryptowalut krypto.com zajmuje się niedawnym fenomenem sztuki kryptograficznej i dlatego wchodzą. W ten rynek, nowo e, też powracający zespół wyścigowy Formuły 1, Aston Martin Cognizant uruchomił również serię NFT, w której zaprezentuje swoje pierwsze chwile w lidze wyścigowej, a CryptoCom obiecuje kolejnych sportowców zespołu i li ligi na horyzoncie. Lista artystów NFT CryptoCom obejmuje wybitnych muzyków, takich jak Snoop Dogg, Boy George i Lionel Richie, z artystą kryptograficznym Clarence Malutom, a także artystą kryptograficznym Mr. Brainwash i wydawcę książek Opus. Więc zobaczcie, jaki mamy hype na NFT, przynajmniej chyba z pięć wiadomości kolejnych. Mógłbym tylko i wyłącznie czytać o NFT, zobaczymy, które są z nich najważniejsze. NewsBTC z kolei dotaje pierwszą grafikę NFT stworzoną przez artystę robota. Jest dostępna w Rariboo. Zespół Robonomics, który opracował w pełni autonomicznego robota graficznego Gakachu, ostatecznie przenosi go do Medium NFT. Od teraz Gakachu staje się jednym z nielicznych robotów, które tworzą prawdziwą sztukę na otwarty rynek NFT. Pierwsza grafika Gakachu ma zostać sprzedana na aukcji 23 marca o godzinie 15 w na rarible.com, butiku rynku NFT, który jest ograniczony do twórców przełomowych branży i ich dzieł. Jednym z tych przełomowych jest właśnie ten robot, nie człowiek, a rynek akceptuje tylko dzieła sztuki z najwyższej półki. I dlatego służy jako dowód na to, jak wyjątkowa jest kolekcja robotów artysty. Wszystkie dzieła Gakaczu zakupione na Bull będą również dostępne na platformie OpenCIO, dając nowym posiadaczom praw dodatkowy kanał do przechowywania, wyświetlania i sprzedaży poszukiwanych dzieł sztuki. Czyli zobaczcie Gakaczu 101. Tak się nazywa. Ten robot tworzy sztukę od ponad 3 lat, ale nigdy wcześniej nie była częścią niezamiennego ruchu NFT. Jej opowieść zaczęła się od kaligrafii, a następnie przerodziła się w sztukę piękną, ponieważ twórczość artysty i możliwość gakaczu praktycznie nie mają granic. Technologia procesu malowania w skrócie przedstawia się następująco. Wszystko zaczyna się od oryginalnego projektu stworzonego przez artystę. Ta grafika jest następnie pokazywana gakaczu, którą robot skanuje i zamienia na język, który rozumie. Pomyśl o tym, jak o algorytmie, który przyjmuje sztukę fizyczną. I ponownie wyobrażają w formie cyfrowej, która ostatecznie powraca do postaci fizycznej z dodaną funkcją NFT. Kiedy to się staje, Gakachu przekształca sztukę w tablicę kropek i zaczyna tworzyć historię. Wreszcie gotowe dzieło sztuki jest dołączone do inteligentnej umowy Ethereum, która służy jako oficjalny paszport dzieła i rejestruje wszystkie informacje o nim, a także wszystkie powiązane transakcje. Tym, co odróżnia Gakachu od reszty, poza tym, że tworzy prawdziwe dzieła sztuki, prawdziwe, jest to, że jest samozarządzający, a wszystkie jego dzieła są rejestrowane na wideo, automatycznie uruchomione przez robota, gdy zaczyna malować. Pliki te następne są dołączane do inteligentnej umowy i stanowią część pakietu zakupionego przez klienta. W ten sposób potencjalni klienci otrzymują nie tylko gotowe dzieło sztuki, ale także zapis tego jak został stworzony, co dodaje jeszcze większej wartości do dzieła i służy jako bezprecedensowy dodatek do danych NFT. Jest to przejrzystość, która wykracza poza blockchain i uzupełnia go o pewien stopień tworzenia dzieł sztuki z życia wziętych. Więc widzicie, że Gakachu może się okazać lepszym tworem niż Człowiek. Hmm. NFT tu, NFT tam. Tym razem Mark Cuban powie nam, co z cyfrową galerią sztuki dla NFT. Kolejna wiadomość: Miliarder Mark Cuban, przedsiębiorca, buduje nową galerię e, internetową do wyświetlania niezamienialnych tokenów NFT w dowolnej formie. Powiedział The Block: Platforma umożliwi użytkownikom. Wyświetlanie ich cyfrowej sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich w jednym miejscu, a także udostępnienie ich kolekcji na platformach mediów społecznościowych. Mark Cuban poszerza zakres swojego zaangażowania na stylu sztuki cyfrowej i niewymienialnych tokenów. Gwiazda, e, miliardera Shark Tank i właściciela Dallas Mavericks potwierdził The Blog, że buduje tą nową galerię sztuki cyfrowej i już niedługo będzie dostępna. Mark Cuban powiedział, że nowy projekt jest nazwany <laughs> ciekawa nazwa, lazy.com. Więc no, leniwy.com jest faktycznie galerią internetową dziejów sztuki. Czyli jeżeli ktoś jest leniwy, <laughs> ciekawy podpowiedź podprogowa, a jeżeli nam się nie chce proof of work w prawdziwym świecie, zróbmy sobie NFT i dodajmy na leniwą stronę .com. A wtedy można będzie ją zakupić. Ale widzimy, jakie sławy wchodzą oczywiście w NFT. My przekazujemy te wiadomości dalej. Założyciel firmy Trona, Justin Sun, właśnie zapłacił 6 milionów dolarów za Beeple NFT. Zobaczmy, gdzie tutaj jest Justin Sun. 6 milionów dolarów NFT był częścią linii graficznej o nazwie Carbon Drop, w której znalazły się dzieła sztuki kryptograficznej, takie jak Sara Ludi, Refin Anadol, Andras Ressinger i inni, a cały dochód został przeznaczony na cele związane ze zmianami klimatycznymi. <grych> Okej, okay. ogromne gratulacje dla Justina Sana. 6 milionów dolarów na zmiany klimatyczne to jest to, czego potrzebujemy, aby wprowadzić prawdziwą, znaczącą zmianę. Pracować razem, zamiast walczyć ze sobą, napisał na Twitterze Winkleman po sprzedaży. Wydawało się, że sam utknął w walce przetargowej z anonimową jednostką o nazwie Free F Music, szczególając na NFT w ostatnich minutach ofertą 6 milionów dolarów. Z drugiej strony wydawało się, że Free F Music przestał licytować po 5,5 miliona dolarów, ale widzimy, że faktycznie on tutaj to zakupił ciutkę wyżej. Więc People Milioner NFT pozostaje ostrożny, oczywiście, sprzedaje kolejne kolekcje. A gdzieś tam była pewna informacja mówiąca o tym, że jedną z ich kolekcji kupił bardzo dobry kolega, albo może powiedzieć, ktoś to miał kupić. Tylko po to, żeby w newsach były takie wiadomości, że za takie kwoty idą te sztuki piękne, tak? Żeby po prostu nakręcać hype. To jest też druga strona płotu, która też o tym informuje. No ale okej, okay. my tutaj przekazujemy informacje też z głównego nurtu, które wyglądają właśnie tak. 6 milionów dolarów płaci Justin Sun za przepiękną sztukę w tym przypadku. Liczba adresów posiadających bitcoina osiąga nowy rekord wszechczasów. Sprawdźmy. Spójrzmy na liczby. U szczytu ostatniej hossy bitcoina było łącznie 28 milionów aktywnych, niezerowanych adresów BTC, czyli te, które miały cokolwiek w BTC. Kiedy ceny bitcoinów spadły z ówczesnego najwyższego poziomu 19 tysięcy do 6, liczba ta gwałtownie spadła o prawie 7 milionów, czyli o 25%. Teraz, jeżeli weźmiemy sobie te statystyki, no to co więcej, kiedy Bitcoin spadł o 50% 12 marca 2020 roku, liczba niezerowanych adresów tylko stale rosła. Całkowita liczba niezerowanych adresów faktycznie wzrosła aż do tego momentu, i teraz właśnie jesteśmy na all-time high, bo widzimy, że mamy ich 36 896 000 adresów, czyli niezerowych. Wtedy, dwa lata temu, to było dużo, dużo mniej, e, czy trzy lata temu, zobaczmy ile jeszcze raz 28 milionów. Teraz mamy ile? 36. Także jesteśmy na kolejnym szczycie niezerowalnych adresów BTC. A do tego jeszcze giełdy kryptowalut, które zawierają teraz najniższą ilość bitcoinów w historii na ich giełdach. Coinbase usuwa 14 ponad tysięcy BTC z giełdy o łącznej wartości 809 milionów dolarów, czyli wypłacają w takiej kwocie ludzie po prostu poza giełdy. Giełda kryptowalut właśnie doświadczyła niedawnego odpływu. W takiej ilości 14 tysięcy ogromne wycofanie doprowadziło do spadku sumy bitcoinów przechowywanych na giełdach. Według CryptoQuant spadł do nowego, najniższego w historii poziomu około. 2,3 miliona BTC. Więc jak w tym artykule czytamy, Bitcoin staje się magazynem wartości dla dużych firm, które chcą dywersyfikować swoje portfele. Dywersyfikacja zapewnia ochronę przed osłabieniem dolara amerykańskiego, a drastyczny wpływ na dolara ma po znacznym zagodzeniu ilościowych w wyniku pandemii COVID. Tutaj mamy też historię MicroStrategy i innych, którzy inwestują w tym momencie ze względu na ten niedobór. Peter Brandt mówi o tym, że Bitcoin może osiągnąć 200 tysięcy dolarów w tym jeszcze roku. Zobaczmy tak, czy nie. A więc przewidział w 2018, że cena Bitcoina może osiągnąć 20 tysięcy. A teraz zobaczmy, co, co przewiduje. Podczas wywiadu Brandt ujawnił, że spodziewa się, że cena Bitcoina osiągnie 180-200 tysięcy do trzeciego lub czwartego kwartału roku. Tego w oparciu o długoterminowy trend patrzy na szerszy obraz Bitcoin w ciągu ostatnich 10-11 lat otrzymujesz duże wzrosty, które przyspieszają od dwóch do trzech lat, a następnie otrzymujesz dużą korektę. Brand ostrzegł, że po drodze nastąpią spadki cen i dodał, że niedawny trend w mediach społecznościowych, w którym inwestorzy są zbyt zaniepokojeni, może oznaczać, że czekają na kłopoty. Ale Brand jest znany z tego, że dokładnie określa rynek niedźwiedzi BTC, tak jak w 2018 roku, ponieważ analityk dokonał w przeszłości innych prognoz korekty ceny kryptowaluty, więc w rozmowie Coindesk Brand zauważył, że Bitcoin przyjmuje rolę magazynu bogactwa i środka wymiany. Według jego słów jest to zakład binarny, a kryptowaluta będzie najlepszą z tego, czym ludzie naprawdę chcą, aby się stała. Albo stanie się niczym, czyli mamy jedno z dwóch. Albo się stanie magazynem wartości, albo niczym. Ale widzimy, jak wysoko wycenia BTC jeszcze w tym roku do końca tego roku. Marokańczycy coraz częściej kupują bitcoiny pomimo rządowego zakazu kryptowalut. Wiemy, że był taki zakaz i jest nadal, ale coraz częściej, także czy tak, kupują kryptowaluty. Według raportu z 22 marca 2021 rośnie popularność kryptowalut w innych krajach afrykańskich, też w tym w Nigerii, a tu przenosimy się do Marokańczyków, którzy nadal używają tych rewolucyjnych kryptowalut do swoich codziennych transakcji, dzięki wolności finansowej i prywatności, którą oferują w porównaniu z tradycyjnymi bańkami. Komentując tę sprawę, Insan Nori, menadżer społeczności Decred, powiedział, że niektórzy inwestorzy chcą po prostu szybko zarabiać na kryptowalutach, podczas gdy inni chcą wolności finansowej, ponieważ nie mają kont bankowych. Więc gdzie grają? Na local Bitcoins, gdzie wiadomo, nie ma tutaj do końca tego KYC i, i tam to na razie świetnie działa e, i no, omijają te różne, różne zakazy no tylko dlatego, że widzimy jak intratny to jest też zwrot z inwestycji, a na pewno to będzie przyciągać ludzi właśnie w takich krajach, które no niestety wrzuciły powiedzmy bieg wsteczny lub blokadę na no, prawne zdobywanie kryptowalut. Władze Hongkongu zatrzymały podejrzanego, który rzekomo oszukał dwie osoby na kwotę prawie pół miliona dolarów w oszukańczej transakcji bitcoinowej. Ofiary, które są pracownikami kantoru Tsim Sha Tsui zamierzały kupić bitcoiny za pieniądze w sklepie przy Kings Road donosi STMP. Policyjne źródło wskazuje, że sklep był obsługiwany przez dwóch podejrzanych. Którzy udawali sprzedawców Bitcoinów. Po wręczeniu pieniędzy dwaj pracownicy byli podejrzliwi co do obsługi transakcji, pieniądze zostały policzone w sklepie, zanim jeden z dwóch sprzedawców opuścił sklep z pieniędzmi na przeprowadzenie jakiejś procedury związanej z dokumentami, podało policyjne źródło. Wstępne badania wskazują, że transakcja bitcoina została zorganizowana przez nienazwanego pośrednika w tym przypadku. Jednak sprzedawca, który pozostał w sklepie, podjął próbę ucieczki, gdy kupujący zdecydowali się wezwać policję. Chwilę później udało im się go dogonić, ale jego wspólnik zniknął z pieniędzmi. Jest to jeden z głośnych incydentów związanych z oszukiwaniem bitcoinu w Hongkongu. W styczniu gangu kradł bitcoin o wartości ponad 386 tysięcy od handlarza z bitcoinami. No i do tego czasu aresztowania oszust nielegalnie wypłacił prawie 30 tysięcy dolarów w 11 transakcjach z bitomatów. Mamy też oznakę, dlaczego nie jesteśmy na szczycie cyklu Bitcoina. To jest jedna z analiz. Store Value Status mówi o prędkości BTC. Według firmy analitycznej CryptoQuant prędkości Bitcoina jest miarą szybkości, z jaką BTC krąży w gospodarce. Innymi słowy pokazuje, że podstawowa kryptowaluta jest generalnie używana jako środek płatniczy, jeśli w sieci występuje duża aktywność lub jako magazyn wartości w przypadku, gdy aktywność jest niższa. Nowsze dane firmy wskazywały, że prędkość zaczęła rosnąć w 2020 roku i osiągnęła nowy dwuletni rekord, niemniej jednak nadal jest daleko od szczytów podczas poprzednich cykli byków z 2013 i 2017 roku, co sugeruje, że w bieżącym okresie jest jeszcze więcej miejsca na wzrost dla BTC. Ponadto CryptoQuant powiedział, że każdy szczyt cyklu wykazywał wcześniej znaczącą niedźwiedzią dywergencję na tym wskaźniku. Firma zwróciła jednak uwagę, że w tym cyklu jeszcze nic nie powstało. Także mamy jeszcze miejsce na wzrosty. No i to jest o czym mówiliśmy dwa dni temu w Dzień Dobry Krypto też, chyba w dziennej audycji, może w poniedziałek dokładnie to chyba było, gdzie FATF, i teraz mamy oficjalne dane tego, że globalny organ nadzorujący pranie pieniędzy siedzibą w Paryżu chce się wziąć tutaj też za DeFi i NFT, czyli potwierdzenie tych informacji wcześniejszych. Jeśli te nowe Regulacje zostaną przyjęte stanowią egzystencjalne zagrożenie dla właśnie tych rynków dynamicznych NFT i DeFi. W swoich nowych wytycznych FAT określił większość operatorów platform zdecentralizowanych finansów DeFi jako dostawców usług zasób wirtualnych WASP. Oznacza to, że jeśli wytyczne zostaną przyjęte w USA i innych głównych jurysdykcjach, zgodnie z propozycją wiele platform DeFi będzie musiało znaleźć sposób na przestrzeganie zasad dotyczących zwalczania przestępstw finansowych, czyli co? KYC. DeFi, czyli finanse zdecentralizowane, to ogólny termin odnoszący się do usług finansowych i niezwiązanych z powiernictwem peer-to-peer. Protokoły DeFi często wykorzystują inteligentne kontrakty, zasadniczo tylko kod komputerowy, aby umożliwić przepływ pieniędzy między handlowcami i istnieją głównie w sieci Ethereum. Krótko mówiąc, produkty te umożliwiają użytkownikom korzystanie z usług bankowych bez konieczności korzystania z banku lub innego pośrednika badającego, e, będącego stroną trzecią. Analitycy powiedzieli dekryb, że 99-stronicowy dokument FATF jest niezgodny z realiami DeFi. Jeśli zostanie przyjęty przez rządy, może okazać się fatalny dla rozwijającego się przemysłu. Dokument odnosi się również do, niejasno do NFT, które mogą ułatwiać pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu jako do aktywów wirtualnych, chociaż pozostawiono miejsce dla tych, którzy nie będą podlegały takim wytycznym. Według analityków, z którymi rozmawialiśmy, jest to niekorzystne. DeFi, jeśli zarabiasz, jesteś WASP. Bardzo proste. Najbardziej kontrowersyjna zmiana w nowym projekcie wytycznych VAT jest kluczowym kryterium przy ustalaniu, kto jest właśnie tym podmiotem WASP. To w dużej mierze sprowadza się do monetyzacji. Jeśli jesteś programistą lub programistką, który tworzy protokół DeFi, powiedzmy dla zabawy, to nie czynicie WASP, wyjaśnił Louis Cohen, współzałożyciel DLX Law, nowojorskiej firmy prawniczej specjalizującej się w blockchainie. Ale jeśli zlecisz komuś zbudowanie go dla ciebie, czyli czytaj, można w tym przypadku powiedzieć Richard Hart w Eksie. tak? No tak, wyszedł powiedzmy ten protokół zdecentralizowany, który jest puszczony w ether, ale mamy osoby, która z praktycznie to pociągnęła dalej, no to już jesteś wasp. Podobnie jak to w powszechnym przypadku, jeśli założyć firmę, która czerpie z zyski z prowadzenia projektu DeFi powiedzmy posiadającą znaczną liczbę tokenów zarządzania, istnieje duża szansa, że FATW uznacie, że jesteś wasp. Czyli mamy po prostu już w tym przypadku e, paragraf na te firmy, choć niektórzy do niedawna krzyczeli, jeszcze raz to powtórzę, bo to jest bardzo ciekawy temat w 2018 roku, że nie, regulacja spokojnie, to jest blockchain. Będziemy żyć wiecznie. Więc jeszcze można to inaczej wytłumaczyć. Jeżeli zbudujesz platformę DeFi pro bono z czystej dobroci i jeśli nie oczekujesz zysków i naprawdę jest to peer-to-peer, -to -peer, prawdopodobnie jest to w porządku. Ale świat DeFi dzisiaj tak nie działa. Powiedział, DeFi nie ma być wielkim przedsięwzięciem charytatywnym. W końcu ludzie zarabiają na platformach, które budują i uruchamiają różne rzeczy. I to już jest inna sprawa, ponieważ status wasp pociąga za sobą ogromną odpowiedzialność za zapobieganie przestępstwom finansowym, na których zależy FATW. Praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu masowej broni zniszczenia, rasowego rażenia czegokolwiek. Ale to nie jest łatwe do wyegzekwowania dla zasadniczo anonimowych projektów. I właśnie to jest to pytanie, jak to wyegzekwują, tak? Więc wyraźnie mogą mieć problem z egzekwowaniem takiego przez anonimowe protokoły, takie jak SushiSwap. Ian Taylor, przewodniczący Stowarzyszenia Handlowego Crypto UK, powiedział: Nikt nie wie, czy co jurysdykcja SushiSwap jest, gdzie oni są, i nie jestem pewien, że ktoś wie, czy developer, szef Nomi jest i to tylko jeden przykład ale czy reprezentatywny. Znaczna część języka i sposobu myślenia stojącego za wskazówkami jest obca i nie ma zastosowania do DeFi, wyjaśnił Taylor. Was w centralizowanym finansowaniu może technicznie spełniać wymagania, takie jak zalecenia dotyczące. Ale może w, musi współpracować z obecnymi instytucjami finansowymi, musi mieć relacje z bankiem, aby uzyskać kredyt na rampie i musi przechowywać fundusze kryptograficzne. Ali DeFi jest całkowicie peer to peer, wymienia się, a nie dokonujesz transakcji, nie ma tutaj zaangażowanych kontrahentów, zatem logika scentralizowanych finansów w, w ogóle nie ma tutaj zastosowania, poza trudnościami w praktycznym egzekwowaniu prawa Koń widzi w tym wszystkim również egzystencjalne zagrożenie. Więc widzimy, w którym kierunku tutaj chcą już podejść, kiedy Kreujemy wartość wtedy Wasp. Jeżeli robimy Probono, no a przecież Probono jesteśmy, tak, w świecie kryptowalut, no nie mamy zarabiać ani na projektach XRP, bo to jest token użytkowy, na innych też nie, no to Probono robimy. Wtedy tutaj ten Wasp nie wchodzi w rachubę, ale wtedy w tym Probono na pewno tyle użytkowników nie byłoby. Mogę się z Wami założyć. A zanim jeszcze wejdą te fatwy, to pamiętajmy, że to jest szkic. Na razie dywagują, bo rozmawiają jak mają tutaj ugryźć ten cały DeFi świat i, i NFT. No i projekt wytycznych FAT właśnie jest takim szkicem, ponieważ oczekuje wkładu ze strony przemysłu do końca kwietnia, czyli będzie jeszcze tutaj się wypowiadać cały ekosystem kryptowalut, gdy będzie on też finalizował swoje zalecenia dla rządów krajów członkowskich. To znowu jest jak propozycja portfeli niechostowanych przez FinCEN, która nie wymagała zbytniego dialogu z branżą kryptograficzną, a więc nie była oparta na realiach technicznych. Więc może jest tutaj do zmiany ta właśnie teoria, czy, czy prawo, czy regulacja, która, jeżeli będzie jakiś tutaj odzew od społeczności, nie wejdzie w życie pod koniec kwietnia. Także należy jeszcze tutaj w tym przypadku poczekać. Uniswap V3, czyli wersja numer 3 zostanie uruchomiona w sieci głównej Ethereum do maja. Będzie więcej automatyzacji w tym przypadku, czyli Uniswap V3, który je teraz drogę do zautomatyzowanych animatorów rynku, aby prześcignąć zarówno giełdy skoncentrowane, czyli te scentralizowane na stabilnych monetach, jak i tradycyjne giełdy pod względem jakości realizacji transakcji. Więc, no, należy poczekać. W całym sektorze DeFi, między innymi Curve, Yield Spice, Balancer i Dodo próbowało poprawić zapewnienie płynności na zdecentralizowanych giełdach, podczas gdy Curve zdoła transferów między Stablecoinami, a też innymi Stablecoinami. Balancer, protokół programowalnej płynności, niedawno wprowadził kluczową funkcję dla swojego protokołu v 2 która maksymalizuje zwroty dostawców płynności. Więc v 3 pojawi się prawdopodobnie w maju. Kryptobriefingi. Tu przenosimy się do południowej Korei, gdzie OKEX zostaje zamknięty. Klienci muszą wypłacić środki, dlatego że nowe prawo, zgodnie z którym udostępnianie order booków. Jest nielegalne. No to widzimy, że teraz przenosimy się do Południowej Korei, po Indiach, po innych krajach, które ostatnio mocno stąpają po ziemi i coś tutaj próbują ugrać w przypadku różnego prawa. OKEX Korea wydał we wtorek oświadczenie, w którym stwierdza, że klienci muszą wycofać swoje fundusze fiducjarne, kryptograficzne przed 7 kwietnia. Giełda nie podała powodu do nagłego zamknięcia, jednak prawdopodobnie problemem są nowe przepisy koreańskie. Od 25 marca koreańskie giełdy kryptowalut nie będą już udostępniać sobie księg zamówień, czyli order booków stwarzając potencjalne, poważne problemy z płynnością na mniejszych giełdach. Binance Korea został zamknięte na początku tego roku po ekspansji Binance w tym regionie. Po zakończeniu usługi OKEX Korea nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z braku wycofania środków klientów. Sam OKEX Korea miał tylko 3,5 miliona dolarów wolumenu, obrotu w ostatnich 24 godzinach, także to nie jest jakaś duża suma, Stosunkowo niewielka suma, jednak Korea jest domem dla wielu mniejszych giełd, które mogą teraz zostać wyparte z powodu nowych przepisów. Te przepisy właśnie wchodzą do Południowej Korei. Za to w Daily Hotelu przeczytamy, że obywatele Nigerii nie mają zakazu handlu bitcoinami, kryptowalutami, mówi Bank Centralny. A więc tutaj, według raportu. Centralny Bank Nigerii nie nałożył ograniczeń na korzystanie z kryptowalut i nie zniechęcamy ludzi do handlu nimi. To, co właśnie zrobiliśmy, to zakazanie transakcji na kryptowalutach w sektorze bankowym. Wyjaśnienie następuje po tym, jak dział nadzoru bankowego wysłał dyrektywę mówiącą instytucjom finansowym, że handel kryptowalutami lub ułatwianie płatności za giełdy kryptowalut jest zabronione. Także użytkownicy mogą robić, co chcą, mogą kupować, mogą wyjść na lokal bitcoin, nie ma problemu, ale już. Powiedzmy banki, jak to często BitBay w Polsce próbuje dostać jakąś licencję, czy w Estonii, te banki w Nigerii nie mogą współdziałać razem z różnymi giełdami na tamtym rynku. Nie i koniec. Tak, tak to po prostu jest. A użytkownicy mogą nadal kupować różne kryptowaluty i to nie jest zabronione od stopy użytkownika, ale od stopy już instytucjonalnej, oni nie mogą w żadnym, pod żadnym pozorem pomagać takim firmom, które mają zasoby kryptograficzne. Mamy też Pi Cycle w Being Crypto, a my już go znamy. My znamy Pi Cycle skąd? Z tłumaczeń CryptoCryptoCrypt University. I czy ono oznacza właśnie końcówkę Hossy. My nie musimy tego tłumaczyć, bo chyba jeżeli oglądacie każdy odcinek, to wiecie już. Co oznacza Pi Cycle. I na koniec mamy Cointelegraph. Decyzja sędziego federalnego może zaszkodzić prawom prywatności użytkowników kryptowalut. Dlaczego? Bo Urząd Skarbowy prawdopodobnie nie zostanie ukarany za uzyskanie danych dotyczących użytkownika kryptowalut od Coinbase lub Abra. Sędzia federalny zasugerował, że osoba fizyczna może nie mieć prawa zmusić Internal Revenue Service lub IRS, czyli odpowiednik Fiskusa, do usunięcia dokumentacji finansowej, której uzyskuje z giełd kryptowalut. Uwzględniając wniosek o oddalenie, złożony w grudniu sędzia Joseph D. Clary z dystryktu New Hampshire zasugerował, że Internal Revenue Service nie ma obowiązku honorowania żądań wyczyszczenia zapisów transakcyjnych kryptograficznych, które otrzymał od Coinbase lub innych wymian dotyczących, czyli giełd, informacji dotyczących podatków federalnych. Oddalono częściowo z powodu braku jurysdykcji sprawa dotycząca praw obywatelskich wniesiona przez powoda Jamesa Harpera przeciwko komisarzowi IRS, czasowi Reddingowi i agencji, jej funkcjonariuszom. Zakończyła się po prawie roku w sądzie, a dzisiejsze odwołanie wskazało, że Harper nie jest uprawniony do odszkodowania za szkody ani do ograniczenia możliwości IRS w pozyskiwaniu informacji podatkowych czyli mogą uzyskiwać takie dane podatkowe od kogo chcą. No bo. W końcu to jest Fiskus, a Fiskusowi się należy. W jakim stopniu, mniejszym czy większym, nie mnie decydować o tym, ale widzimy, że to jest już można powiedzieć zamach na prywatność, jak tutaj mówią w tym artykule, bo Harper podobno nie posiadał żadnego krypto na Coinbase od 2016 roku, a giełda stwierdziła w warunkach umowy, że będzie chronić dane osobowe użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem zmianom i zniszczeniem. Jednak ponieważ otrzymał pismo z Urzędu Skarbowego, Harper wywnioskował, że Abra lub Coinbase lub Obaj dostarczyli agencji swoje dane osobowe. W lipcu 2020 roku złożył pozew o prawa obywatelskie, które tutaj przegrał w tej sprawie, więc decyzja sędziego zapadła zaledwie trzy tygodnie przed upływem terminu składania zeznań podatkowych w Stanach Zjednoczonych, czyli 15 kwietnia. No żeby po prostu je składać, bo i tak je wyegzekwują od tych różnych podmiotów. No to ciekawe. Dobra, przejdźmy w takim razie do polskich youtuberów FXMag. Likwidacja OFE, ZUS czy IKE. Co wybrać, aby mniej żałować? Krypto raport, Moje trzy kryptowaluty, które je kupuję jeszcze w marcu. Jest Jurek z analizy Bitcoin, czy jest czego się bać? Ropa strzał w dziesiątkę BSV w ważnym miejscu, czyli Bitcoin SV. Bitcoin SV Polska, o, wilku mowa. Wprowadzenie tokenizacji i NFT na Bitcoin SV to hipokryzja. O co chodzi w ogóle z tymi NFT? Część trzecia, tutaj dowiecie się, że też w projekcie BSV interesują się NFT i e, też oczywiście e, tokenizacją. Encyklopedia kryptowalut, poranek z krypto? Weszliśmy w sezon altów, druga Hossa albo druga faza Hossy, kryptokamikadze, kiedy będzie moment, aby sprzedać Bitcoina. 3,21 krypto. Tak, będą zabraniali nam używanie kryptowalut. Domy 3D, cichy kierunek, który zje obecne budownictwo. I zobaczmy jeszcze, czy coś zostało dodane. No nie, jeszcze nie. Kryptowujek, kilka newsów o Bitcoinie i trochę o wykresie. Piotr Misiurek, super tanie transakcje na Ethereum. Przegląd drugich warstw na Ethereum. Jarząbek, jakie altcoiny obronią się w się Zasada podłogi cenowej. Rekin biznesu portfel kryptowalutowy i zarabiaj i przechowuj na Trust Wallet. Dzienna dawka dyskomfortu. Sovereign Sov VS Celsius Cel czy lepiej z kustoszem czy bez. Bitbay Polska, jak rozliczyć podatki z kryptowalut? Rozmowa z ekspertem. Zobaczcie. To było nam potrzeba ostatnio. Więc macie ile? 28 minut na Bitbay Polska, jak rozliczyć się z podatków z kryptowalut. Wejdźcie na Bitbay Polska i tam się to wiecie. Przejdźmy jeszcze do naszych komentarzy Monelek, jak tu często witamy go. Tu mamy eksperta od podsysania niepewności chyba idzie też na ilość. I idzie mu to. Widzimy z Hoscy, to dopiero będzie dywergencja i mu to przejdzie, w trend boczny. <grych> no mi też to nie po drodze, żeby tak często dodawał Krypto -kryw. informacje. Uwierzcie mi, dwa razy w tygodniu było fajnie. Wtedy miałem dużo więcej czasu na, na inne rzeczy. Także miejmy nadzieję, że do tego wróci już niedługo. Jacek Kiliszewski, koniec cytatu. Warto wiedzieć. <laughs> Chyba ktoś przeczytał książkę. Paweł S., <laughs> albo nie, audiobooka czyta. No, musiałem gdzieś to jakoś w jakiś sposób zaznaczyć, bo nie miałem mm, po prostu sygnałów dźwiękowych, ok? Więc no, no jest okej. Okay. Wydaje mi się, że ludzie rozumieją audiobooka w ten sposób. Ale dzięki. Przynajmniej wiem, że ktoś słucha właśnie w tym momencie. Paweł S., ludzie wczoraj spadki i Bessa oraz niedźwiadka, a dziś Hossa i Byki. Masaka. To jest zupełnie niewiarygodne źródło prognoz. Szkoda słów. Chodzi o że podaje. Wszystko z różnej strony. No, też tak można. Ja powiem, że dużo lepiej się czuję, jeżeli go słucham, bo przynajmniej wiem, co może się wydarzyć, jeżeli idzie wyżej, a co jeżeli też niżej i dlaczego? Po prostu, no, wiem po prostu na tych wskaźnikach PyCycle, jak tutaj mieliśmy jeden z tych wskaźników, który by został dodany w newsie, co może się wydarzyć więc no zobaczcie. Tomasz Cichowski, dobra robota Feniksie, bo gdybyś nie tłumaczył CryptoCrew, to w ogóle bym nie wiedział, kim jest ten pan. I w dodatku, mimo że znam trochę angielski, to nie muszę się wysilać i tłumaczyć tych wszystkich tak bardzo ważnych informacji. A jakbym coś przekręcił lub źle zrozumiał, Feniks, super robota, I love you. No zobaczcie. Można, można się kochać po prostu w taki sposób, że za robotę, z szacunku, no i to jest fajne. To jest naprawdę bardzo fajne. Dzięki Tomasz i pozdrawiam. Romek Jacek, Podobno profesjonalni traderzy w ogóle nie biorą pod uwagę dywergencji w przypadku, gdy walor ciągle podbija all time high. Po prostu żaden walor nie jest w stanie wbić w kilku rekordów po dłuższej korekcie, tak aby nie wystąpiła dywergencja. Oczywiście, długookresowy spadek w końcu nastąpi, ale przypisywanie go dywergencji w tym przypadku jest nadinterpretacją. Po prostu jak to mówi Jurek z analizy, gdy nastąpił wdech, musi nastąpić wydech. No więc gdy wdech... Trwa kilka miesięcy, to aby zresetować RSI na długookresowym wykresie, wydech powinien potrwać więcej niż kilka dni. No, mamy prostą informację od Robertka, Jacka, który mówi nam, jak to ugryźć. Z wdechem i wydechem. No i zobaczcie, jakie to proste. Wystarczy otworzyć kanał Robert Jacek i będziemy słuchać. Dowoli. Dzięki oczywiście za tą informację. Piotr Ostaniewicz, tak często wrzucasz filmy, że mam wrażenie słyszeć je cały czas w głowie. Ja też właśnie mam. Takie samo wrażenie. Mam nadzieję, że będzie to coraz mniej tych filmów od CryptoCrew. Znaczy, niech po prostu jest dwa razy w tygodniu. To było świetne, naprawdę, no, ale niech tak jest. No i Midji Max 8.4 mam wrażenie, że CryptoCrew zaczął iść w ilość, wrzuca co chwilę i raz urośnie, raz spadnie, potem będzie miał jeszcze się zawsze czym podeprzeć. A nie mówiłem, z całym szacunkiem dla jego analiz wykresów, bo miło posłuchać i obejrzeć, co przygotowuje, ale trochę traci w moich oszach. Tymi filmami dwa razy na dobę. No, też mi się tak wydaje. Też mi się tak wydaje, że nie za często, bo czasami nadgodliwość jest gorsza od. No dokładnie. Ale dobra. Każdy ma to co ma, jest teraz z nami w takiej postaci. I jeżeli by było mniej tych filmów o dwa razy, też by nikt się chyba nie obraził. Dlatego już komuś napisałem w komentarzach: Zobaczcie, jak wszyscy tęsknią za Bobem Lukasem. Zobaczcie. O, Bob Lugas się pojawił i raz w miesiącu spokojnie można tej analizy posłuchać. Albo Jurka jest analizy cztery razy w tygodniu i raz jest pisemnie, nie? Też nie jest źle. A nie dwa razy dziennie, no ale. Uczy się od Feniksa w takim momencie, bo Fenix też często dwa razy dziennie, albo trzy razy nawet czasami. I inni też może nie wiem, z polskiego rynku. Także dobra, mamy to, żeby już nie przedłużać. Pamiętajcie, że środa to dzień loda, więc mam nadzieję, że ciepłe lody. Na zimę, jak znalazł, a są takie, są takie. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.